Z całą pewnością można zauważyć podobieństwa zachowań zwierząt i ludzi w czasie upałów, ale krokodyle leżą z rozwartą paszczą. U ludzi się tego nie spotyka. Bociany sikają sobie na nogi. Mało kto to robi. No, lwy chowają się w cieniu. Tutaj jakby rzeczywiście lwy tygrysy i homo sapiens chowa się w cień. Niedźwiedzie polarne chowają się w wodzie. No to też jest podobne zachowanie jak ludzkie. Jeżeli chodzi o zachowania naszych zwierząt w ogrodzie zoologicznym, tutaj musimy od razu powiedzieć, że połowa naszego zwierzęstanu, a więc ryby, płazy i gady, w ogóle nie są związane z tym, co się dzieje na zewnątrz. Mają swoje pomieszczenia o stałych temperaturach, w stałym klimacie, więc żyją sobie niezależnie od tego, co się dzieje na zewnątrz. Ale ssaki oczywiście lubią tak naprawdę się powygrzewać. Przy czym, jak sobie popatrzymy nawet na papugi, to nawet te papugi pochodzące z głębokich tropików unikają bezpośredniego słońca. Zawsze są gdzieś w cieniu, w kronie jakiegoś krzewu czy drzewa, ale nie wychodzą na bezpośrednie słońce. Jedynie gatunki australijskie, te tolerują takie bezpośrednie słońce, ostre słońce i możemy nawet samo południe zobaczyć, jak jeszcze się w słońcu wygrzewają. Więc to wszystko zależy od tego, z jakiego kontynentu zwierzę pochodzi. Ale z całą pewnością rano wszyscy szukają ciepła, w południe kto może szukać cienia, ale jest paru ryzykantów, jak właśnie kangury, jak papugi australijskie, którzy leżą w słońcu nawet samo południe. Wielbłądy do niedawna miały jeszcze zimową okrywę, ona takimi płatami z nich schodziła, ale dzisiaj wyglądają już pięknie. Przygotowane na upał, cała zimowa okrywa z nich zeszła. Woły piżmowe ciągle jeszcze mają trochę sierści zimowej, nie wytarzały się należycie, ale siedzą w cieniu, mają swój dołek taki wilgotny, lubią to. Słonie mają, nie mają sierści oczywiście, ale mają grubą skórę, no i wielką masę ciała, ale one mają swój basen, siedzą w tym basenie, wystawiają tylko trąby. Nosorożec ma basen i wodny, i błotny, także w zależności od tego, jak mu tam pasuje, potrafi się wytarzać w błocie i później chodzi z taką skorupą wysychającą. Bardzo mu się to podoba. Więc kto mógł, kto zrzucił już dawno tą swoją sierść zimową, no ale właśnie najpóźniej robią to woły piżmowe, bo u nich tam zima na Grenlandii trwa najdłużej, więc one jeszcze trochę są narażone na takie przegrzanie, ale są mało ruchliwe, są w cieniu, to jest jakby normalne ich zachowanie, tym się nie przejmujemy.